witam serdecznie, z tej strony Serwatek. Zabrałem nie menowi kamerkę, ani tylko kamerkę, bo też żonę. Nagrywamy vloga, lecimy sobie dalej. Lecimy z tematem. Zobaczcie, ile mordeczek do nas podbija. Tutaj następna ekipa stoi za wami. Z Gorączkowa. Z Żołądkowa. Błędów. A nie lepiej na dupie? Nie, na czole. Plecy dawaj ktoś. Albo czekaj na tym, wodniku. Takie ulotki powinni mieć, nie? Pozdrawiam YouTube'y z kolegami. Zdjęcie byśmy chcieli. Nadzieję na następną zimę, co nie? Ten co robiłeś na tych sankach. No, to ma zaprosić. Jak nie? Siema. Pozdrawiamy ze Znakła Śląskiego, ze Szkoły Rolniczej. Jedyna, bo najlepsza. Znakła? Śląskiego, ale. Ja mam na Śląskiego. Na kamerę, zobaczcie, ile wiary przyszło do nas. Możecie pokiwać, na kanale będziecie. Ja nagrywam, a tu Marta autografy składa. Proszę. No dawaj, mów. Pozdrawiam Kubę Krukiela i Natalię Pieczko. Pozdrawiamy również. Zobaczcie mordeczki, siedzimy sobie w nowym ekorniku. To by pasowało taki hebelek. Subskrybujcie i obserwujcie Niemen Team i nasze razem. Dokładnie. Tak jest. I prawda na kanale, a nie jakieś oszukiwanie. Niemen Team, pamiętajcie. Cztery zakresy wirtualne,
Każdy zakres możemy zmieniać sobie w programowaniu skrzyni biegów. 1, 2, 3, 4. Tak jest. Wszystko możemy sobie dostosować. Wybieramy sobie prędkości takie, jakie nam się podobają. Trzeba pamiętać o tym, że to jest zakres wirtualny. A zakresy gdzie tutaj zmieniasz? Zakresy zmieniasz tutaj z tyłu taki przycisk Enable. No. I plus do tego te dwie. Widzisz, się przesuwają, plus, nie? Plus. Aha, tutaj 1, 2, 3, 4. Tak jest. Na każdym zakresie, z racji tego, że mamy skrzynię bezstopniową, każdy zakres, jak ma pierwszy zakres ustawione 10 km na godzinę, pod pedałem gazu będzie rozłożona cała ta prędkość, ponieważ w bezstopniówce nie sterujemy obrotami silnika, tylko sterujemy prędkością. Aha. W ten sposób. Czyli to działa. Niskie obroty będzie miało, będzie jechał 10 na godzinę. Znaczy się, on będzie sobie dobierał obroty względem przełożenia. Wiadomo, gdy będziemy mieli ciężko, to będzie dobierał sobie wyższe partie obrotów. Do tego mamy jeszcze do programowania skrzyni. Tutaj taki przycisk, taki potencjometr. No. Tutaj ustawiamy agresywność skrzyni. Aha. Na trybie eko my to tłumaczymy tak, że skrzynia pcha silnik, a na powerze silnik ciągnie skrzynię. Czyli na powerze on będzie dobierał jak najwyższe partie obrotów po to, żeby utrzymać zadaną mu prędkość. A na powerze będzie czasami schodził z prędkości, ale będzie cały czas utrzymywał jak najniższy obrot. Na panelu sterowania dalej mamy joystick. Joystick mamy ze sterowaniem prędkością. Pięć przycisków programowalnych. Każdy przycisk możemy zaprogramować. Tutaj w tym. Wyjścia hydrauliczne, tak? Wyjścia hydrauliczne z kołysek możemy sobie przerzucić tutaj. To się robi. To masz takie dodatkowe tutaj, tak? Tak, to jest od Izobasa. Ogólnie joystick. Aha, no. Ale jest dodatkowy, możemy go podłączyć pod hydraulikę. To się programuje wszystko z pulpitu. Mamy przyciski do sekwencji uwroci, dwie prędkości obrotów silnika, automat pałku, blokada, napęd. Tutaj mamy blokadę skrzyni biegów mechanizmu, czyli ona będzie ciągła mechanicznie. Nie będzie brała udziału hydraulika. Tutaj dalej mamy blokadę hydrauliki, blokadę środkowych wyjść, jeżeli mamy tura. No, na przykład. Tutaj mamy blokadę fotelu z racji tego, że normy bezpieczeństwa nakazują to, żeby w momencie uniesienia się operatora z fotela rozłączało wałek, hydraulikę. To są względy bezpieczeństwa. Natomiast jak zejdziesz, to ci włączy. Tak, jak zablokujemy to. No akurat teraz jest zgaszony, to nie działa, ale jak zejdziemy to kwestia będzie bezpieczeństwa, tak, chodzi. Będzie widział cały czas, czy mamy tutaj. Tu masz ośkę amortyzowaną, tak? Tak, to jest od amortyzacji. Tutaj mamy dwa potencjometry od prędkości opadania i od regulacji wysokości. Gaz ręczny. Dwa przyciski nawigacji? Do nawigacji, tak. Tutaj załączamy nawigację, no a konfigurujemy już dalej z pulpitu podawana. No. Tak to wygląda. Tak to wygląda. A model do ilu koni jest? Maksymalnie? Do 180. 180. 6 cylindrów. 6 cylindrów, 6,7 litra FPT silnik. No i to jest skrzynia ZF-a. Dodatkowo mamy plus taki, że nie mamy w naszym silniku DPF-u i nie mamy EG. Tylko jest AdBlue. DPF jest zastąpiony takim katalizatorem ze wczesnym wtryskiem AdBlue. To w każdym tak jest? Tak, w każdym. No, to jest opatentowany system przez FPT. Różni się to od normalnego filtra cząstek stałych tym, że ten filtr wypala się po prostu w niskich temperaturach. Czyli przy każdej pracy on cały czas działa. A nie, że zbiera i dopiero dym wywali. No i to jest według mnie lepsze. W normalnym DPF-ie mamy to, że on musi mieć dobrą temperaturę po to, żeby wypalić. Tutaj te temperatury są dużo niższe, więc możemy go wypalać cały czas. A ci pokazuje temperaturę tego? Cieczy? W silniku? Nie, to temperaturę otoczenia. Aha. Temperaturę otoczenia. No tutaj z takich funkcji to mamy hydraulikę, wszystko ustawianie. Przepływy wszystko? Przepływy, tak. Dalej mamy zaczep. Tutaj mamy pozycję, tutaj od zaczepu, od przedniego tuza, tutaj mamy ustawienia punktów mieszany, od regulacji po prostu podnośnika, nie? Limit poślizgu, dalej kolejna zakładka, to mamy wałek WOM. Tutaj ustawiamy po prostu do automatu wałka, czyli w momencie, kiedy opuścimy podnośnik, przy danym procencie opuszczenia podnośnika będzie się załączał albo wyłączał wałek. Dobra, o co chodzi?
jak na nawrociach czy coś, to się podniesiesz, to się wyłączy. Tak, to się wyłączy. Kwestia ustawienia. Tutaj mamy ustawienia izobasowskie, no. Dalej mamy My Function, czyli tutaj mamy wszystko to programowane, tak jak mówię. Jakbyś chciał. Możemy programować wszystko, co nam się podoba. Żeby było pod ręką. Żeby było pod ręką. Tu też masz co przed tył rewers, tak? Nie, to nie? Jest od podnośnika. Bo to jest podnośnika? Tak. Góra dół, tak? Tak, jak przytrzymasz teraz, że jest gaszony ciągnik, to nie będzie działało, ale przytrzymujesz do góry. To rewers tylko tutaj masz. Nie możesz tutaj przełączyć? Tu jest jeszcze z tyłu. Jak naciśniesz i popchniesz do tyłu, to ci się przełączy. Aha. A jak na przodu, to jest przodu. Analogicznie. No. Tylko musisz przyciśnięty. No, z tym przyciśniętym. No. Tutaj mamy sekwencję uwroci. Tutaj sobie programujemy po prostu wszystkie uwrocie. Mamy dwie możliwości tego programowania. Albo wprowadzamy manualnie tam z pulpitu, albo mamy przycisk do nagrywania. Nagrywamy to, co robimy i on sobie to zapamięta i zapisze. Aha. Czyli są dwa takie wyjścia. Dalej mamy funkcję traktora. Tutaj różne parametry możemy sobie, dodatki, robić to, co jest nam potrzebne. Dokładnie. Dalej mamy komfort. Z racji tego, że mamy kabinę amortyzowaną, to tutaj ustawiamy sobie tryby twardości kabiny. Są trzy tryby: średni, miękki i twardy. Co ty gadasz? Tak jest. Zablokowany jest teraz, bo jest zgaszony. Bo jest zgaszony, no i nie pompuje po prostu powietrze, nie? Dalej mamy od sterowania kierownicą, jest tu taka funkcja, czułość, która tutaj też mamy. Ona ta jakby... Aha, jakbyś raz obrócił, to masz koło na maksa, tak? Tak. O to chodzi. To przepływ jest... się tego, orbitrolu. Przepływ orbitrolu się zmienia i na tym to tam. Tutaj mamy... Operatorów, no tu sobie ustawiamy wszystkie funkcje, jak chcemy, żeby wyglądał pulpit, co chcemy mieć, nie? Dalej mamy, ustawienia, to są już takie podstawowe. Jasność ekranu, tak. To jest wszystko to, co możemy zmienić. Trip to mamy zapamiętywanie po prostu pracy, parametrów pracy, nie? Spalania. Ilość paliwa, spalanie na godzinę, spalanie na kilometry, spalanie na hektar, czas, ile zrobiliśmy kilometrów, ile zrobiliśmy, jaka średnia prędkość, ile zrobiliśmy hektarów, ile hektarów na godzinę, nie? No i to sobie możemy wszystko dostosować pod siebie. No i tutaj jeszcze mamy takie oświetlenie. Oświetlenie też jest tu bardzo, można powiedzieć, że programowalne, ze względu na to, że mamy dwie pozycje A i B. Plus do tego mamy funkcję taką, że jak wrzucimy rewers do tyłu, to zapalą nam się dodatkowe światła z tyłu. Jak damy rewers do przodu, to się dodatkowe światła z przodu zapalą. Takie dwa tryby są, tak? Tak, odprowadzanie do domu. No jest trochę tych. Jest tych bajerów trochę, nie? Z racji tego, że mamy oświetlenie 360 stopni, no to można się naprawdę przyzwoicie pobawić z tym oświetleniem. Dokładnie. A tutaj... tu masz ten tryb B. Tak, no to sobie włączasz i wyłączasz. Wedle gustu. Tak, no i wtedy tutaj na górze sobie przełączasz, który B. No. Zobaczcie, odbija się wszystko. Światła mamy 360 LED-owe. Nawigacja, tam mamy dwie dźwignie od prędkości wałka. Dokładnie. Tutaj mamy ręczny. Tutaj jeszcze mamy taki przycisk do sprawdzenia hamulcy w przyczepie. Aha, że puści tylko wieprze na przyczepę. Nie musisz pedała dusić. Nie. To klikniesz, tak wychodzisz, patrzysz, czy ten, czy zahamowało. Albo można kliknąć i po prostu można go przeciągnąć w przyczepę, zobaczyć, czy wszystkie koła hamują, nie? Fajne, że ci powiem, bo ciągnik nie trzyma, nie? Klimatyzowany? Skorek klimatyzowany, zawsze jakiś browarek klasyczny się zmieści. Jak szwagier przyjedzie? Tak. Klimatyzacja automatyczna z trybami. Też można zwrócić uwagę na to, że mamy wszędzie nawiewy, czy tu, czy tu. Na każdą szybę praktycznie. Tak, na każdą szybę, plus do tego tu mamy z przodu. Bezpośrednio, żeby szyba nie parowała zimą albo coś. No i tutaj mamy... A z boku też są? Tak, tutaj. Aha. No i tutaj nad głową. No, szyberdak. Szyberdak mamy normalnie. Roleta. No tutaj są takie podstawowe. Dokładnie. Wycieraczka, przód, tył. Rzadko spotykane w ciągnikach. Retarder. To jest hamulec silnika. No. Obrotami po prostu dusimy, zamykają się klapki. Bo ja ci powiem, ja też byłem zdziwiony, jak ja pojechałem do Francji, wiesz, do roboty kiedyś. No i tam też jest to popularne. Dokładnie, jechałem z Francuzem Fendem, nie? No. I on mówi tak, to mi pokazuje, nie? Jak z górki jechał, to klikał. Żeby na obroty nie wchodził silnik, nie? Tak, żeby nie wchodził na obroty, to jest, zamykamy po prostu klapki do lotu.
I dusi go. I przydusza silnik. To jest najczęstsze rozwiązane w ciężarówkach. No ale w ciągniku też nam się to sprawdza. Jak mamy duży ładunek z górki, to żeby nie męczyć hamulcy, no, to można go po prostu przydusić silnikiem. Kurwa, bajka. Zobaczcie, mordeczki. Miejmy nadzieję, że co za testy będzie u mnie. No, myślę, że tak. Trzymamy za słowo. Do ciebie, a ty do nas. My do ciebie, a ty do nas. No, do ciebie jesteśmy, słuchaj, siema. Ani kurwa grama policjana na mnie. A ja tam teraz. Pozdrawiamy z Podkarpacia. Policyjni prowokatorzy też tam byli na pewno. Zobaczcie, mordeczki, okolice Śląska. Opolskie, do nas zawitali. Jastrzykowice. Zobaczcie, ludzie, przychodzą do nas fani, chcą mieć podpis na butach. I to czynimy, a co? No bucie dobrze, nie? Zobaczcie. Buźki nie zrobiłeś. Buźki? 200 tysięcy but warty. Sprzedam. Jest? Jest. Ile masz teraz? Zobaczcie, ile ludzi do nas podbija. Cenimy to. No, wiesz, operacje i tak dalej, no nie. Jesteśmy tacy, że stwierdzamy, że... Ładnie uśmiechnij się, będziesz na YouTubie, stary. Kurwa, będziesz na YouTubie. Co się dzieje? Operacja serca, no nie? Serca? No. No ja pierdolę. Wiesz, tutaj jest akurat nasz kolega i... A ja nie byłam? Jestem w błędzie. Jest. O, dzięki, to od razu założę. Można tu przez... Zaraz. Możesz położyć sobie na tym. Dobra, trzymaj. Na tym sobie połóż. Nie, nie będę to... Filmy naciągał. Rydzik słaniał. A ty nie zrobiłeś winki? Dobra. Dzięki. Zobaczcie, mordeczki, jesteśmy na stoisku Hyperina Top Nasiona. Tutaj ekipa z Mafii Solec. I zobaczcie, patrz. Ja teraz ubieram krowę i wchodzę bez wyjściówki. Co? Mogę? Ej, ty, może będę tak, co? Wchodzę do chłopaków. A w której tu wchodzić można? Tędy, nie? Tu chodź, tędy. Tu chodź. Dzień dobry. Cześć. No z tą krową też poznam. Dobry. Po plakietce. Cześć. Idźmy, chcę nagrać. Tu jest. Hi. Siemka. Roku 30. Co to? Siema. Zabrał nam krowę. Cześć, krowa. To była ta krowa. A gdzie druga część krowy? Uciekła. Została. Siema, Niemę. Siema. Siema. Zobaczcie, tu ekipa Top Nasiona, Hyperin i ekipa Mary Solec. Buongiorno!
Oj, no Boże. Zobaczcie, ile wiary jest. Tam ekipa ma chyba wesolec. A my tu kosztujemy smaczny bimberek. Zdrowie pięknych pań. Wszystkiego najlepszego dla pań w dniu ich święta. Nie, dzisiaj jest 9, wczoraj był 8, ale wszystkiego dobrego. A film będzie w kwietniu wrzucony. Film będzie w kwietniu, ale wszystkiego dobrego. Zdrowie pięknych pań. Zdrowie, i brzydkich też. Brzydkich też. Zobaczcie, mordeczki, tutaj przyszła ekipa. Witam, witam. Bardzo smacznym towarem, o, tak można powiedzieć. Zarobisty, nie? Bardzo dobre było. Sadzonkę włóż. Sadzonka, sadzonka wykwitła już. Mruwa! Mróweczka. Tu jest ludzi. Chłopie się nie... Taki gościuwa. Weźmy, weźmy siedem. A mrówka robotna jest. Ludzie podchodzą na podpisy. Na butach, na kartkach. Zobaczcie, mordeczki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy mamę, tatę i kolegę. Nawzajem pozdrawiamy. Zobaczcie, tutaj młody obywatel przyszedł do nas. Na pewno fan nas ogląda. Składamy podpis. Pozdrów Niemena, bo to jego kamerka. Niemen! MST cię zajedzie. Pozdrawiam Niemena oczywiście. Patrzcie, kogo mamy tu. Piotra nie ma. Dzisiaj Serwatek dostał zlecenie, że ma nagrać. To Romea to przekażcie, że go tutaj nie ma z nami. Ma być i koniec. Zobaczcie, mordeczki. Siedzę sobie teraz w kabinie McCornicka. No, uczę się, bo prawdopodobnie nasz kolega Serwatek zaliczkował ten model. I będziemy u niego testować to, czy tam u mnie. Ja zaliczkowałem. Dokładnie. W naturze. Wiesz, rudy odcień pasuje trochę do maski. A, także wiesz. Nie no, mordeczki, jest wesoło. Jest fajnie, z nami tutaj fajnie. Serwatek. Witam jak bardzo życie. Wbijacie do niego na kanał. Powrót. Powrót. Wielki powrót Serwatka naszego kochanego. Może będziemy nagrywać razem, albo u niego na kanale, tak, albo u mnie. Tak, bo... ja myślę, że tu jakaś współpraca będzie, dokładnie, będzie owocna. Dokładnie, będzie owocna i bardzo smaczna. Nie tak tłusta jak ja na pewno. Tak. Lecimy dalej, mordeczki. Trzymajcie się. Zobaczcie, mordeczki, jesteśmy dzisiaj już trzeci dzień na targach w Kielcach. Te podziękowania dla firmy Agrima za zaproszenie na ich stoisko. A tutaj na ich stoisko macie oczywiście firmę McCornick. Prasy Krone, koszarki Krone i oczywiście silniki Clydon. Lecimy z ostatnim dniem. Panuje jak kawka. Buongiorno! Siemano. Zobaczcie, kto do nas zawitał. Kolejny odcinek nagrywasz? Nie. Czy to pierwszy jest? A taką wstępkę robisz. Takie wstępy, wiesz. A widzisz, ja zrobiłem jeszcze dzisiaj rano odcinek ten z tobą. No. Ale jeszcze go nie wstawiłem, nie? No. Także dopiero będzie... To z każdego dnia osobno robisz? No. Aha. Jo, bo to nie da rady, tylko na dużo materiału, wiesz? No. A jak tutaj u was jeździli? Dobrze. Zobaczcie, kto nas odwiedził. Marcin, Jaganda. Tak, też jestem, pozdrawiamy. I oczywiście wbijajcie do Marcina na kanał. Możecie wpaść odwiedzić. I co zostawić po sobie? Ja też. Pokaż, jak ci się Niemen podpisał. Elegancko, daj okejkę. Daj okejkę, zrób. Przy okazji Marcin jeszcze. Jak już przypomniałeś, co jak dobra, się pisze, to ja, pisz. Najpierw młodzi. Dobra. Weź kamerę, bo nie widzę. Ludzie jak mrówków, kurde. Jak w mrowisku. No. Ry? Siemanko! Jak
Jak my się dawno nie widzieliśmy. Cześć. Jak konkurs zrobili, co? To wy spieprzyli? No oni teraz robią, okej. Okay. Cześć. Mogę zdjęcie? Dawno nie widzieliśmy. No, dokładnie. Zdjęcie? Zrobić. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Jest ekipa. Oporowo. Co udało? Pozdrawiam serdecznie. A wy też chcecie zdjęcie? Nie? A to było nie na YouTube, nie? Tak, no i dobrze, ja pobalam na widzenie. Możecie pokiwać, na kanale będziecie. Dobry. Dobry, dobry. Dzięki wielkie. Dzięki. Na razie. Dzięki. Dzięki. Na kanale. No i mordeczki, słuchajcie, 3 dni na Kielcach, nasze pierwsze targi tutaj. Tak jest. Jesteśmy mega zaskoczeni, że dużo fanów nas odwiedziło tutaj na stoisko McCornicka. I niestety targi dobiegają do końca. Tutaj podziękowania dla firmy Agrima Maciejczyk za zaproszenie nas, mnie i Martuchy na ich stoisko. Tutaj podziękowania i ukłony do firmy i do wszystkich pracowników. I co, myślę, relacja taka z targów, taka trochę inna, bo z targów zawsze się staramy nagrać coś, jak robicie sobie z nami zdjęcia, nie maszyny, bo wiadomo, każde maszyny sobie może obejrzeć na żywo, czy to u siebie w gospodarstwach. My nagrywamy dla was, jak robicie sobie z nami zdjęcia i myślę, że to taka forma tak, filmu jest też fajna. Bardzo dziękujemy właśnie osobom, które do nas przychodzą, zbijają pionę, zdjęcia. Dokładnie. Także pozdrawiamy was wszystkich. Dokładnie. I widzimy się na następnych targach. Trzymajcie się. Hej. Pa!